Zakończyło się spotkanie Iskry Szydłowo z Huraganem Pobiedziska wynikiem 6-2. Rozmawiam z trenerem Iskry Szydłowo, Tomkiem Kowalskim. Tomek, chciałbym się powiedzieć nareszcie. Tak, nareszcie, bo to bardzo niewygodny rywal. Nie mogliśmy sobie nigdy z nimi poradzić, a dzisiaj no, taka duża dominacja z naszej strony i dobry wynik. Szkoda, że tych dwóch bramek straconych, ale po rzutach karnych może się zawsze zdarzyć. Początek nie był za ciekawy. Co pomyślałeś, jak straciliśmy gola na 0-1? No, ja widziałem, że i tak dobrze gramy. Nie miałem jakichś takich strasznych obaw, że nie wygramy tego meczu, ale niepokój trochę był, bo z tym rywalem już parę razy tak było, że graliśmy dobrze, a nie mogliśmy wygrać. Słyszałem na trybunach, jak kibice komplementowali naszą grę za świetne akcje i w sumie stwarzanie okazji do kolejnych bramek, bo tych okazji, nie oszukujmy się, bo jeszcze kilka było. To zespół z Huraganu Pobiedziska się osłabił chyba w stosunku do poprzedniej rundy, także dopiero następne mecze nas zweryfikują. Nie ma co tutaj popadać w jakiś nie wiadomo jaki optymizm. Wygraliśmy mecz, cieszymy się, szykujemy się na następny. I zgodzi się, że mamy bardzo wartościowych zmienników, czyli mocną ławkę. Oczywiście, tutaj mamy naprawdę 19 równych ludzi w zespole i to jest jakieś tam źródło końcowego sukcesu. Gdzieś tam na koniec ligi będziemy się oceniali, ale to zawsze jest niesamowicie wygodna sytuacja, taka jaką mamy teraz. Dzisiaj też było to widać, zmieniamy, zmiennicy wchodzą i grają wypoczęci jeszcze lepiej. Bardzo Ci dziękuję, przekaż gratulacje ze swojego zespołu, naprawdę bardzo dobry początek. Dziękujemy bardzo.